Коттеджи, экскаватор тоже есть. Как без него? Pomikała samochód. No to jedźcie, może to jest. Thank you.
się rzucało w oczy, żeby było takie wow, no to... Dzień dobry. Krawat też jest do koloru. Pewnie, ale jakie wygodne siedzenie i kanapy. Widzę po prostu luksus. A dużo pali? Dużo, bo to amerykański pewnie, nie? No ten jeszcze nie dołoża. Ile wleje, tyle spali. Za 20. O nie, 15 spali. Instalację gazową może zamontować. Nie, nie wolno kaleczyć takiego. Bo to zabytek jednak, tak? Nie, to nie jest zabytek. Znaczy jest zabytek, ale ja nie kaleczam. Rozumiem. Ten Imperios pokazywała ma 7 litrów silnik, ten tylko 2,8. A, no to fałce. Tamte trochę więcej pali. Trochę. Na pewno. Ale to musi. No taki styl po prostu był wtedy, no. Znaczy jeżeli kogoś stać na to, stać na paliwa, dzisiaj co pełną gęsto, bez kartek. Nie, no tak, prawda. Nie wymierzają. No to są samochody, jeszcze nie mieli kryzysu paliwowego, to mogli ładować się. Amerykanie nie patrzyli na to. Na nic, 150 km kryzysowego, że ile rano do pracy jadę, nie? Bo ja dzisiaj z Brańska tu miałem 60, 70. I tam w Kuźnianek byliśmy 130 km i teraz z powrotem. Mhm. No, to tak. Taką maszynę, no to przyjemność, nie? 300 się wali. Nie, fajnie się jeździ. Bo to automat w ogóle chyba, nie? Nie. Ręcznie, tak? Właśnie. A, tylko że zmiana jest przy kierownicy pewnie, tak. Te dźwignie są. Aha. Nie, tylko dwójka, trójka i rakieta. Żeby tobie było jeszcze łatwiej, to zmiana jest przy kierownicy. Wow. No. Na zwykłej dźwigni się gubi, że... Na zwykłej się gubi? No nic. Po to wymyślili automatyczne właśnie. A i to się myli z przodu, z tyłem. Nie, tam się nie da raczej. W Ameryce montują teraz te manuale, bo najtrudniej ukraść. Nie umieją ruszyć. No ja w Kanadzie wziąłem tylko 3 samochody z manualną skrzynią, to wszystko automatem. Nie, bo to jest jednak odległość, którą pokonujesz codziennie, nie? Tak jak mówisz, jak znaczy jedziesz... oni w korkach dużo stoją, tak. I... Możesz się ogolić się... wtedy, gazetę przeczytać. No, nie, się raczej cieszę. Więcej no. Czasu schodzi na trzesanie niż na golenie, więc też jest kwestia. Ale to słyszałaś, nie? Na jesień się dogadamy, pan się zamienia za moją Mastrę, jeszcze dorzuca na benzynę. To już też będzie na pewno pod zabitek podchodzić. Astra, dobry samochód na miasto. Ale tylko 100 tysięcy przejechane, więc spokojnie. Chyba niecałe 50. Naprawdę? Kręci. Cena i przebieg do uzgodnienia. Ale to mil chyba, nie kilometrów. Jak to jest? Kilometrów, tak? Tak. To pan sprowadził pewnie, nie? Ze Stanów, jak to jest? Nie, jak w Belgii kupiłem. Gdzie dalej? W Niemczech, tak? W Belgii. W Belgii, a. A, bo my w sumie chyba przyszliśmy w Belgii ten budynek. Miałem 10 sztuk. Tak? Ale to w stanie takim był do roboty, czy? Roboty, wszystko do roboty się kupuje. Za nie zrobiony trzeba zapłacić. No pewnie tak, założy się faktycznie. Za taki, w takim stanie, co teraz pan ma, to pewnie robi wrażenie, jasne. Dziękuję bardzo.